jaki sposób można transformować tradycyjną gospodarkę do wymogów gospodarki cyfrowej. Mamy obecnie do czynienia z takim zjawiskiem zacierania się różnic pomiędzy tradycyjnie rozumianymi przemysłami. I to dotyczy właśnie tej tradycyjnej gospodarki, która inkorporuje bardzo dużo elementów nietradycyjnych, digitalnych i zupełnie zmieniających charakter. As is creativity, creating a new business model, I think is very much part of what we're seeing with so many of the digital platforms and in PKP, a new approach to doing business, a potentially traditional industry that's transformed way of doing it. Digitalizacja nie jest celem samym sobie. My realizujemy biznes i strategia biznesowa ma absolutny priorytet, czyli pierwsze co trzeba zrobić, trzeba sobie powiedzieć, co chcemy na poziomie biznesowym osiągnąć, a później konsekwentnie wspierać to światem cyfrowym, czy digitalizować spółkę. I mean, for traditional companies, it's a major undertaking. It is not a simple thing to adapt. The main point I'd make is it's not a one-off transformation. You have done it and you're finished. It's a continuous process of change, and it's changing the mentality of the organization, the way of working, the way you respond, the way you manage, the culture, etc., etc. It's about staff. We all think that digital means you invest in equipment, and as John said, that's the end of the story. In fact, the biggest challenges of digital are almost exclusively around how you manage staff and bring staff in a way onto the digital project in a way which makes sense. And organizations have got to change how the way they manage these people as well. It's not a command and control. You've got to give people more room for decision making and initiative. And so all sorts of interesting challenges involved in this transformation. W ciągu tych 4 lat 10-krotnie spadła liczba awarii dzięki właśnie systemowi, który pozwala nam prewencyjnie zarządzać, a nie reaktywnie tylko. O połowę spadła nam liczba wypadków dzięki lepszej organizacji pracy. Z 39 do 55% wzrosło w tym samym czasie zaangażowanie pracowników, którzy byli bardzo mocno włączeni w ten proces. Digitalization and the application of new technologies has to cross the border to public policy. In some of the areas we're talking about, there are unanswered questions.